Niedziela, dzień śmierdziela. Witajcie moi mili o poranku. Nawet wczesnym poranku, bo coś dzisiaj spać nie mogłem. I dzisiaj chcę Wam przedstawić nowości, same nowości, prawie same nowości. Więc ci, co długo czekali, to się doczekali. Plus chevette. I do tego takie blaszki, podobno szajsy. Zobaczymy, jak to będzie golić. Takie posty pod shortem dostawałem. Co do tej szejwetki. Historia jest taka, że szukałem sobie, znaczy szukałem, przeglądałem, oglądałem kamisori. Moim marzeniem jest ogolić się kamisori, ale są one bardzo drogie. No i przede wszystkim trafić dobre kamisori i jeszcze umieć to naoszczyć i umieć się tym ogolić. Także tak, no, to jest coś ciężkiego. No i co? No i tak szukając, zeszłem na kamisori na wymienne ostrza, oczywiście na AliExpress i trafiłem na te małe kolorowe. I tak po namyśle stwierdziłem, że zobaczę, co to jest, bo są brzytwy, znaczy były brzytwy na wymienne ostrza. W swoim czasie od połowy XIX wieku były modne brzytwy typu Frembek i część z nich miała te ostrza wymienne. I takim modelem choćby to jest brzytwa z 1900 roku. To jest brzytwa, już Wam mówię, zapisałem sobie, francuska Arbenz. I także tu Wam pokażę tą brzytwę. I obok reklamy tej brzytwy z taką ciekawą nakładką do cieniowania włosów. Także to sobie tu możecie zobaczyć. Drugą nowością jest pędzel. Zobaczcie go, widzicie skrzata, jak stoi? Skrzat. Skrzat. Też ostatnio był short, jak go wklejałem. 3 cm rączka, on ma jakieś 7,5. Włosie to tu jest boti jakiejś tam trzeciej generacji. Dosyć takie z backbone'em, sztywne, 20 mm. Słuchajcie, ten pędzel robił kolega Marek. Nie wiem, czy mogę wymieniać nazwisko, ale więc nie będę, ale wszyscy znają ten znaczek. Rączka jest fantastyczna. Ja zobaczyłem tą rączkę u kolegi Dawida w oryginale, to jest 4,5 cm wysokości i stwierdziłem, że ona fantastycznie leży w ręku. Zobaczcie to tutaj, jakby to nazwać. Radełkowanie, nie wiem. W każdym bądź razie rączka jest zrobiona na drukarce 3D. No fantastyczna. Jest bardzo, bardzo dobrze się trzyma ten pędzelek w garści, więc zarówno oryginał, jak i ten stwierdziłem, że ta rączka jest no po prostu kapitalna. I poprosiłem Marka, żeby mi nie zrobił takiego pędzla. No i Marek mi właśnie zrobił ten pędzelek. Także coś niesamowitego. I trzecia nowość. Trzecia nowość. Będzie coś widać? Będzie. Famulus. Famulus Abyss. Kawa prażona. Też mnie poprosił kolega Dawid, żebym to mydełko przetestował. Mydełko, nowość, nie nowość, bo Famulus u mnie była już na kanale. Było mydło pieprzowe Famulusa. Także, bo ja staram się z tymi polskimi mydłami być na bieżąco. Zresztą przedstawiam je od 2 lat ponad. I no co, stwierdziłem, że no czemu by nie Famulus. Chociaż na początku nie miałem go w planach. No ale zaczęliśmy powtórką roku od mydła
Fernando, więc może ten rok będzie powtórkowy dla wszystkich produktów już polepszonych, zmienionych na lepsze, bo ja cały czas kibicuję polskim mydłom, żeby one były w końcu do golenia, a to mydło Famulus było całkiem fajne. Zapach pieprzowy mi trochę nie podszedł. Także mydełko było dobre, więc nowości. Co do tej szawetki, to jeszcze się wypowiem na samym końcu. Zobaczymy. Także z żyletkami coś takiego 72 zł. Z ostrzami, bo brzytwy na wymienne, na żyletki też są, ale to jest coś zupełnie innego i tutaj ta blaszka ma 5 cm długości, żyletka sporo mniej i zresztą jeszcze jak istniało forum, no dużo osób znaczy no, negatywnie oceniało te brzytwy na żyletki, więc raczej odradzało, żeby się tym golić. Sądzę, że to bardziej gdzieś tam w zakładach fryzjerskich też do podgalania niż do golenia jakiegoś. Także no tutaj jest coś innego. To jest tutaj Fater wypuścił właśnie brzytwy na wymienne ostrza. To jest podróbka takiego Fatera, dokładnie Fatera, podróbka Fatera SR. Tak mi koledzy doradzili, że jak już kupować, to z ostrzem SR, a nie SS. No zobaczymy. Napełniam wodę michą, przełożę mydło. Założymy ostrze. Nie wiem, nigdy się czymś takim nie goliłem. Powiem wam, zapach ciekawy. Wcześniej miałem kawę z Nording Shaving Company. Ona taka ciasteczkowa była. Jak kurde, wafelki kawowe. Mówię miałem, bo wydałem kuzynowi. Pozdrawiam Adama. Już wrócił do Anglii. Odłożę to na moment, zwierzę twarz. Trochę wody w michę, w gwizdek. Krzacik, zobaczcie. Ręka mokra, ale trzyma się pewnie. Tak powinno być. On nie wypadnie wam z ręki. Dlatego jak zobaczyłem tylko tą rączkę, to stwierdziłem, że mogę mieć mały pędzelek. Pierwsze golenie tym pędzelkiem. Zobaczymy. Kolega Abes właśnie się tymi mydłami Famulusa zachwycał i on tutaj trochę im podpowiedział, porozumiał się z tą recepturą. Bardzo mu te mydła przypasowały. Ja sobie wyrabiam pianę. A jestem nauczony do brzytwy, że leży i czeka zawecowana.
Ta nie leży, ta nie czeka. Słuchajcie. Normalne ostrza, bez żadnych siateczek. Jak to się zakłada? No w ten sposób, nie? Słuchajcie, przesuwając. Nie. Tą deseń, przepraszam. O. Możecie mieć ze mnie niezły ubaw, gdyż robię to po raz pierwszy. I miałem to zrobić poza kamerą, ale oczywiście się nie przystosowałem. Ale nie, bardzo ładnie wchodzi, zobaczcie. O. No tak nie za bardzo ładnie, ale wchodzi. No, a teraz to jeszcze. Aha, już sobie podciągnąłem i siedzi. Łatwostka, można tak powiedzieć. Słuchajcie, dopchnąłem do końca. Siedzi. Powiem wam, trochę strach się tym golić. To nie brzytwa. No ale dobra, zobaczymy. Siatki żadnej, niczego to ogromnej nie ma. Koledzy mi odradzili tego typu zabawki. Mydło wyszło fajnie, pędzel się nabił. Oczywiście jak z pędzla syntetycznego musi z niego kapać woda. Powiem wam tak, fajnie. I tak, tu zmaczam, słuchajcie sobie, czubki pędzla, żeby mieć trochę wody. A tam gdzieś woda jeszcze wypływa spod spodu z niego, no ale... Trochę widzieliście, sobie przetarłem o ręcznik ten pędzel, bo za dużo tej wody na palcach. No piana bajka masłowata w porównaniu do mydła kawowego jedynego, którego miałem. No to tu ten zapach mi się bardziej podoba, nie jest taki słodki. Tutaj ta kawa jest taka fajna. Bardzo delikatna przede wszystkim. Syntetyk jest fajny, z fajnym backbone'em. Tak on wygląda. Lilliput. Fajny liliput, taki turystyczny liliput. Kołnierzyk by się przydał, żeby ta piana nie spadała. No to co, to jedziemy z koksem. O, ślisko. Powiem wam, kąt trzymania tego urządzenia jest dziwny. Gdybym chciał ściągać ręką pianę, to widzę, że mogę jak z brzytwy. Pędzel sobie wystawię. O.
No, jestem nauczony do tego. Patrzcie, jeszcze miałem ją zważyć z ciekawości. Zaraz to zrobię. Ale generalnie jest fajnie wyważona. Dziwny kąt trzymania. No nie jest to brzytwa. Nie jest to brzytwa. Dziwny kąt tego urządzenia. Trochę trudno się to spukuje, widzę. Ja jestem nauczony do brzytwy. No to nie wiem, chyba bym sobie musiał wodę napić do umywalki i pukać jak... Mydło jest fajne. Zapach bardzo fajny tej kawki. Naprawdę, nie jest tak ciastkowaty i to mi się podoba. Piana wychodzi fajna. Pędzel ma, słuchajcie, bardzo spory backbon. W zasadzie tego zgiąć nie można.
bardziej tak na malarza. Powiem tak, przyzwyczajony jestem do brzytwy, więc może to jest efekt, ale o, widzicie bardzo, czy nie widzicie, bardzo mi tu zapycha to ostrze od góry. Nie wiem, brzytwę mogę całą przemyć, umyć. Także tu jest, tak to widzę. Poza tym... Trzeba się nauczyć to trzymać. To ma zupełnie inny kąt niż brzytwa. Goli bardzo łagodnie. Czy nie podrażnia, to bym nie powiedział. Akurat mnie. Także no dziwne urządzenie. Osobiście w niczym mi to nie przypomina brzytwy. Thank you.
Trzeba wyłapać kąt tego urządzenia. Powiem tak, golenie inne niż brzytwą. Nie wiem, pierwszy raz się tym golę, to może dlatego, ale tutaj szyję to sobie muszę poprawić. Powiem tak, generalnie ogoliło mnie to fajnie, bardzo łagodnie, ale ten zarost nie jest taki jak po ścięciu brzytwą. Goli się trochę inaczej niż brzytwą. Ja jeszcze cały czas tutaj mam coś do golenia, ale już skończę, bo za moment będę czerwony jak burak. Różnice w goleniu brzytwą widać na mojej szyi w postaci zaczerwień. Aczkolwiek nie ma tragedii, jak to się mówi, bo mogłoby być gorzej. Jeszcze sobie to z ciekawości zważę. Tylko wezmę coś na twarz. Marek mi dał coś takiego, słuchajcie, też razem z pędzelkiem wysłał. Eau de Cologne. Czy Eau de Cologne. Nie będę Francuzem. Zobaczcie, karta się miała nie wyłączać, a zaraz się wyłączy. Specjalnie kupiłem taką dużą kartę do aparatu. Ona i tak po 30 minutach się wyłączy. Ale zaczniemy od nowa, z wagą. Pójdę do kuchni po wagę. I zrobimy podsumowanie. Ważymy to. To.
Czekaj, jak zamknę i ustawię na pracę, bo coś kurde blatu roboczego mnie tu brakuje. Na koszyczkach nie chciało ważyć. Słuchajcie, no to całkiem przyzwoicie, to jestem zaskoczony. 45 gram, czyli kawał brzytwy, można tak powiedzieć. 5 ósmych moja rewizor waży 40 gram, czyli wyważa odpowiednie wyważenie do golenia. Sam byłem ciekaw, jak to wygląda. No co, spłukiwanie trochę kurde kiepskie w tym urządzeniu. Spłukiwanie takie dosyć kiepskie. Kąt, no to niestety to nie brzytwa. Do czegoś się jeszcze mogę doczepić. Słuchajcie, jeżeli ktoś chce zacząć przygodę, powiedzmy, z brzytwą, to w sumie jakąś taką namiastkę będzie miał, tym się goląc. Kupi sobie całość komplet za 72 zł. Nie wiem, jak żyletki oryginalne Fater, które są za 70 zł, bo ich nie mam, ale tą chińszczyzną się goli całkiem fajnie, tą niebieską. Tak jak mi chłopaki polecili, żeby bez siateczki brać. Zaraz jest taki ostrzejszy na końcówkach. Inaczej to czuję niż po brzytwie. No brzytwa to jest brzytwa. 5 lat się golę brzytwą. Także to już mogę, kurde, różnicę czuć, nie? Także... Ale słuchajcie, gdzieś na jakiś wyjazd, żeby nie brać pasa i tak dalej, to jak najbardziej, nie? Ja jeszcze ciekaw jestem, ile ta żyletka wytrzyma. I chyba się tym jeszcze trochę pogolę. I może jakiś, nie wiem, kąt tego załapię bardziej urządzenia. Bo... No ale też jakieś, o już, tu gdzieś jakieś krwiste centki. No, co jakbym się golił żyletką po prostu. No i taka prawda, no bo w sumie to jest żyletka, nie? I to zaraz na mojej szyi wyłazi i widzi. I to widać, nie? No, także pędzelek Boti, trzecia wersja Włosia. Znaczy ogólnie pędzelek, no to rączka marka, Włosie Boti. Dosyć fajne to Włosie, sztywne, backbone. Mały turystyczny skrzacik, fajny pędzelek. O, jest to, bo to w nim jeszcze. Fajny pędzelek z fajnym backbone'em. Nie wyszło to źle, to moje sklejanie. A mydło Famulus, no to już u mnie było, ja je sobie chwaliłem. Było pieprzowe. No jest. Muszę stwierdzić, że to wyszło im bardzo dobrze. Fajny zapach. Fajna piana. Przy tym pędzlu wyszła masłowata. Ogólnie bardzo fajne poranne, niedzielne golenie. No, nie narzekam. Naprawdę nie narzekam. Bałem się, że to może być coś gorszego. Zwłaszcza, że tak wszyscy mi odradzali te chińskie żyletki, bo one chyba z 15 zł paczka kosztuje. Jakoś tak, ale nie było źle. Kochani, kończymy ten przydługi materiał. Dzięki za dziś. Trzymajcie się. Dobrej niedzieli. Cześć. Hej.